Witam Was serdecznie. Znowu kolejny piątek. Wspaniale, że jesteście pacjenci, którzy mają problemy z uszkodzeniem tkanek miękkich, na przykład skręcenie stawu skokowego, skręcenie nadgarstka, problemy z nadwyrężeniem kolana. Pamiętajcie o tym, że istotnym elementem w pierwszej fazie, kiedy jest stan ostry, to zwracajcie uwagę, żeby schładzać daną okolicę. Oczywiście musimy sprawdzić radiologicznie, czy nie mamy złamań, czy nie mamy zerwań na przykład z przeciążenia danych struktur, czy powiedzmy dana okolica przyczepów mięśniowych nie jest nadwyrężona. Warto wtedy zrobić USG, czyli ultrasonografię stawu kolanowego, stawu skokowego, nadgarstkowego, czy tkanki miękkie nie są uszkodzone w taki sposób, że wymagają na przykład przez jakiś czas takiego częściowego unieruchomienia. Natomiast jeśli tego nie ma, urazy tkanek miękkich leczy się przez ruch. Wtedy włókna kolagenowe lepiej się formują. Lepiej wracamy do formy. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby przede wszystkim zwrócić się do fizjoterapeuty, który ma doświadczenie w urazach sportowych, bądź też zajmuje się terapią tkanek miękkich, ponieważ wtedy da Wam wskazanie, czy zajmie się tym od razu, da Wam zalecenia, da Wam ćwiczenia, da Wam rozciąganie, czy też zwróci uwagę na to, że trzeba unieruchomić na jakiś czas daną okolicę ciała, żebyście nie przeciążali jej. Na przykład przy skręceniu stawu skokowego wiadomym jest, że jeśli będą naderwane włókna kolagenowe, więzadłowe, nie możemy ich dalej rozciągać, ponieważ będziemy powodować obrzęk, będziemy powodować ból. Stąd schładzanie tej okolicy ma bardzo duże znaczenie, żeby przede wszystkim pozbyć się bólu, żeby ta tkanka również dochodziła do siebie w sposób taki, żeby nie pojawiały się większe, powiedzmy, krwiaki, wynaczynienia. Doskonałą formą wspomagania tutaj jest kinezjotaping, kinesiology taping, czy też plastrowanie dynamiczne. Dlatego zachęcam, że jeśli pojawią się krwiaki po urazach, po stłuczeniach, od razu zgłaszajcie się do fizjoterapeuty, żeby odpowiednimi technikami wykorzystał te możliwości, które daje nam plastrowanie dynamiczne, do tego, żebyście mogli szybciej ewakuować te wszystkie elementy krwotoczne, które się pojawią w okolicy urazu, ponieważ tkanka, która nie jest mobilizowana po urazie, to też może doprowadzać do sklejenia, zwłóknienia w danej okolicy włókien kolagenowych. Stąd ona nie będzie na tyle wydolna. Czyli oddziaływanie szybkie daje lepsze efekty w przyszłości. Szczególnie to dotyczy osób aktywnych, ale też i osób, które mniej korzystają z aktywności ruchowej. Powoduje to, że te miejsca będą bardziej bolesne, będą zblokowane. Trzeba potem przychodzić na terapię, żeby rozluźniać, mobilizować, uelastyczniać daną tkankę. Oczywiście tutaj bardzo ważnym elementem jest dieta, odpowiednie zaopatrzenie w witaminę C, w preparaty z kwasem hialuronowym, z kolagenem. Tutaj Wam może doradzić dietetyk dobry, może doradzić fizjoterapeuta, którym się specjalizuje w terapii tkanek miękkich. Dlatego zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście korzystali z porad fizjoterapeuty, ponieważ istotnym elementem jest wprowadzenie pewnej profilaktyki. Na co zwracać uwagę? Czy zastosować ortezę, czy nie? To jest bardzo istotny element. Terapia manualna będzie, wiadomo, trwała pół godziny, 45 minut, godzinę. Natomiast same zasady profilaktyki, utrzymania odpowiedniej pozycji, odpowiedniego obuwia przy skręceniu stawu skokowego, czy trzeba zastosować ortezę na staw kolanowy, czy trzeba na przykład po urazie tkanek miękkich przy stłuczce samochodowej zastosować kołnierz szanca, czy wystarczy odpowiednio sposób wykonać aplikację kinezjotapingiem. I to już da tak jakby odciążenie się. Oczywiście nie ma przeciwwskazań ortopedycznych, to jest bardzo istotne. Dlatego zawsze po urazach warto jest zrobić USG, warto jest zrobić prześwietlenie, jeśli był to jakiś upadek. Szczególnie to dotyczy osób starszych, które mają ryzyko na przykład odwapnienia kości, tak zwaną osteoporozę, lub też mają jakieś predyspozycje do tego, że ich układ kostny jest słabszy z różnych przyczyn metabolicznych, odżywczych. Dlatego zachęcam Was serdecznie, żeby konsultować wszelkiego rodzaju urazy. Nie trzeba od razu wszystkiego unieruchamiać. Dlatego, że czasami wystarczy w sposób odpowiedni zrobić drenaż limfatyczny danej struktury, w sposób odpowiedni utrzymać pewną elastyczność tkanek, zmobilizować tkanki miękkie do tego, żeby ten drenaż był. Organizm sobie doskonale z tym poradzi. W sytuacjach, kiedy mamy złamania, kiedy mamy pęknięcia, naderwania, nadłamania, bądź też mamy poważne urazy związane z zerwaniem struktur czy naderwaniem struktur tkanek miękkich, przyczepów, ścięgien, wtedy jest troszeczkę inne postępowanie. Wtedy doświadczony fizjoterapeuta we współpracy z lekarzem będzie dawał Wam możliwość również obrania dobrego kierunku terapeutycznego. Dlatego konsultacje są konieczne, żeby zabezpieczyć się w przyszłości przed konsekwencjami urazów.
one po prostu mogą powodować z czasem potem przeniesione bóle w inne okolice ciała. Podobnie jak blizny pooperacyjne, o których wiecie, że mogą dawać dolegliwości bólowe w określone okolice ciała, odległe, to nie musi być w okolicy blizny. Może to powodować przeniesienie bólu, na przykład blizna po artroskopii stawu kolanowego może dawać bóle biodra, prawda? Może dawać bóle stopy. W zależności od tego, czy ona była dobrze uruchamiana i dobrze również uelastyczniana. Dlatego w kolejnych odcinkach będziemy mówić sobie o tym, jak zwracać uwagę na blizny pooperacyjne, ponieważ one są bardzo istotne. Zwracajcie uwagę na to, żeby po urazie zdiagnozować daną okolicę, wykonać USG, wykonać zdjęcie rentgenowskie w zależności od wskazań lekarskich. Natomiast postępowanie już terapeutyczne skierujcie się do doświadczonego fizjoterapeuty, który Wam pomoże obrać określony kierunek, zwróci Wam uwagę na zasady profilaktyczne, doradzi, jakie zabiegi fizykalne wybrać, które będą skuteczne i w jakim kierunku pójść dalej, żebyście byli zdrowi, żebyście się cieszyli. Miejcie wspaniały dzień, powodzenia, jak najmniej urazów, żebyście się cieszyli każdego dnia słońcem, które już wychodzi i daje nam więcej radości i uśmiechu na twarzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.